powiedział, że jedyną stałą rzeczą we wszechświecie jest zmiana. I rzeczywiście w naszym życiu zachodzi dużo zmian w świecie, we wszechświecie. I na niektóre z tych zmian jakby nie mamy wpływu. One pozostają gdzieś poza naszą kontrolą. Ale każdy z nas ma też w sobie taką moc, żeby wprowadzać świadome zmiany we własnym życiu. I o takiej zmianie chciałabym dzisiaj z Tobą porozmawiać. A rozmawiam z Moniką Lulińską, terapeutką uzależnień, terapeutą motywującym w Ośrodku Terapii Uzależnień NEFO. Witam Cię. Witam serdecznie. No właśnie, terapia, proces zmiany. Mhm. Powiedz mi, Monika, jak Ty jako terapeuta widzisz pacjenta, który przychodzi na terapię do ośrodka? Jak widzisz go właśnie w kontekście tej zmiany? Czy osoba uzależniona, która decyduje się na terapię, jakby świadomie podejmuje właśnie tą zmianę, podejmuje decyzję o wprowadzeniu zmiany w swoim życiu? Jaka jest świadomość tych osób właśnie w tym zakresie? Mhm. Przede wszystkim kluczowym pojęciem jest tutaj zwrócenie uwagi na to, że zmiana jest procesem. To znaczy, że trwa w czasie, że nie jest to jednorazowe, takie przykładowe, jedno wydarzenie, ale że toczy się w czasie, że trwa jakiś czas, że też składa się z bardzo wielu różnych etapów, faz i pacjenci przyjeżdżający do ośrodka przechodzą przez te różne fazy. Przyjeżdżając też do ośrodka są w różnych fazach swojej zmiany. Jedni pacjenci mają taką chęć i gotowość i wiedzą, w jakim celu przyjechali, wiedzą, co chcieliby tutaj wykonać, jaki mają tutaj cel. Natomiast są też pacjenci, ich jest pewnie zdecydowanie więcej, którzy nad tą zmianą się zastanawiają, czyli są w tak zwanym etapie kontemplacji. Z jednej strony widzą potrzebę swojej zmiany, a z drugiej strony jest taka obawa, żeby gdzieś to swoje dawne życie jeszcze podtrzymać, ponieważ ono też było dla wielu z nich atrakcyjne, ważne, pomagające zaspokoić wiele różnych potrzeb, dające pewną strefę komfortu, niejako czasem bezpieczeństwa, chociaż oczywiście tym bezpieczeństwem takim nie było. Ale potrzeba jest trochę czasu i też wglądu i pracy takiej terapeutycznej, żeby zobaczyć, co ja tak naprawdę chcę i do czego zmierzam. Myślę, że kluczowe jest tutaj również poznanie pacjenta, który przyjeżdża do ośrodka. Przede wszystkim poznanie jego historii, jego świata, jego doświadczeń, tego, z czym się zmaga. Ponieważ pacjent przyjeżdżający na terapię ma w sobie bardzo wiele różnych dylematów, różnych wątpliwości. Ja czasem nazywam to takim światem, z którym przyjeżdża i który pokazuje też w trakcie trwania terapii. Natomiast dostępność do tego świata jest bardzo różna. Czasem pacjenci mają dużą otwartość do mówienia o tym, jak ich życie wyglądało, z czym się zmagają, jakie są ich zasoby, wartości. Natomiast czasem świadomość tych potrzeb, wartości jest niska i potrzeba jest takiej pracy, w której pomaga się pacjentowi wydobyć tą motywację, wydobyć te wartości, te potrzeby, te cele, plany. I przede wszystkim nazwać to, co jest jego zmianą. Ponieważ nawet przyjeżdżając do ośrodka, nie zawsze tą zmianą musi być samo utrzymywanie abstynencji. Nie zawsze to jest celem pacjenta. Nie zawsze świadomie ten cel nazywa i widzi. Natomiast bardzo często mówi o innych obszarach swojego życia. Jak na przykład chciałby, żeby w rodzinie było inaczej, było lepiej. Żeby była pewna bliskość między partnerem i partnerką, między nim a nim, w sensie pacjentem i dziećmi. Chcę inaczej funkcjonować w sferze zawodowej, chcę zadbać o swoje zdrowie i poprzez ponazywanie tych zmian, tych potrzeb, pacjent może stopniowo dostrzegać, w jakich obszarach chce tej zmiany dokonać. No tak, bo właśnie mam takie wrażenie, że tutaj ta zmiana dotyczy różnych obszarów w ogóle życia pacjenta, prawda?
I jakby też powiedziałaś już po części o tym właśnie, jak ta zmiana pracuje tutaj podczas pobytu na terapii, prawda? Że to tak działa, że to jakby obejmuje różne sfery życia pacjenta. Tak, jak najbardziej. Dlatego kluczowe jest przyjrzenie się poszczególnym obszarom życia pacjenta, odkrycie właśnie jego wartości, jego potrzeb, które są bardzo indywidualne, bardzo różne. Ale przede wszystkim na początku ważne jest takie dostrzeżenie emocji, z jakimi pacjent przyjeżdża. Często jest w tym dużo lęku przed zmianą, dużo obaw. Z jednej strony, czy ja chcę tej zmiany dokonać, z drugiej, jak to moje życie po tej zmianie miałoby wyglądać. Czy ktoś mi w tej zmianie pomoże, czy ktoś będzie mnie w niej wspierał, czy są jakieś przeszkody na drodze do tej zmiany. I poprzez jakby czas trwania tej terapii, poprzez udział w grupie terapeutycznej, sesjach indywidualnych, jest możliwość, żeby tej zmianie się przyjrzeć. W ogóle chyba jest tak, że zazwyczaj ciężko nam jest wprowadzać zmiany w życie. To jest to, co ty mówisz. Wiąże się to z wychodzeniem z pewnej takiej strefy komfortu. Chociaż oczywiście tutaj tą strefą komfortu może być właśnie to, że ktoś jest w uzależnieniu. To jest jego strefa komfortu. Tak, ponieważ często jak rozmawiamy z pacjentami, pacjenci dochodzą do tego, że to nie jest tak, piję, bo lubię, zażywam, bo lubię, tylko ta dana substancja, ta dana czynność, od której pacjent jest uzależniony, coś mu w cudzysłowie załatwia w tym życiu, coś mu jakby daje. Z jednej strony może być to rodzaj ulgi, relaksu, jakiegoś radzenia sobie z pewnym cierpieniem, bólem, ucieczką od pewnych emocji. To jest pewien wyćwiczony, wypracowany sposób przez wiele, wiele, wiele lat. Stąd też poszukiwanie nowych strategii, innych pomysłów, jak zaspokoić tą daną potrzebę, jak radzić sobie z wieloma emocjami, ze smutkiem, z przygnębieniem, ze stresem, jak też umieć czy potrafić cieszyć się na trzeźwo, jest takim procesem, w którym jakby poznajemy te różne możliwości, różne jakby czynności, różne sposoby, jak można tą potrzebę zaspokajać na trzeźwo czy w inny sposób. Poza tym też w naszych domach rodzinnych często uczymy się, nie zawsze w taki zdrowy sposób, jak radzić sobie z różnego rodzaju emocjami. Nie zawsze w naszych domach rodzinnych te potrzeby, wartości są ważne, były ważne. Dlatego też wchodząc dalej w młodzieńcze, potem dorosłe życie, jest tak, że nie do końca znamy te sposoby, jak pomagać sobie, jak wspierać siebie, jak być dla siebie dobrym, jak jakby dążyć do takiego procesu zmiany. A powiedz mi, Monika, jaką rolę pełni w tym procesie zmiany grupa, praca w grupie w ośrodku? Przede wszystkim pacjent przyjeżdżający do ośrodka na początku swojej terapii uczestniczy w tak zwanej grupie motywacyjnej, czyli w grupie, w której pracuje nad poznaniem swoich potrzeb, swoich wartości, nad przyjrzeniem się, po co tu jestem, dlaczego tu jestem, jaki sobie cel stawia w związku z moim pobytem w terapii. I poprzez udział w takiej grupie, kiedy wraz z innymi osobami przyglądam się, jak wyglądało moje życie, co w nim było dobrego, wartościowego, ale też to, co chciałbym w tym życiu zmienić. Jakie są zyski z tego mojego życia, ale też jakie konsekwencje w nim ponoszę. Jak odkrywają pacjenci swoje potrzeby i wartości przy wspólnych informacjach zwrotnych, które do siebie udzielają, przy wspólnych dyskusjach, przy wspólnym przyglądaniu się sobie, wyrażając swoje zdanie, wyrażając to, jak to u mnie było i słysząc też, jak to wygląda u innych osób, dąży się do tego, że pacjent zaczyna zastanawiać się nad sobą, co ja tak naprawdę chcę, poprzez usłyszenie innych, ale poprzez też i wgląd w siebie, poprzez wspólne jakby przyglądanie się tego, co dla mnie ważne i czy te moje wartości, moje potrzeby są wspólne też dla innych. Poza tym też grupa potrafi niesamowicie monitorować taki proces zmiany i wzmacniać go. To znaczy, często pacjenci sami potrafią dostrzec zmiany u kogoś, wydobyć je, nazwać, dostrzec mocne strony danej osoby,
co też jest ważne w procesie zmiany, że nie tylko ja to widzę, ale że to, co robię, jest skuteczne, pomocne dla innych, ale też i jakby wzmocnione w tym, że możesz też tak robić na zewnątrz, możesz też w stosunku do swoich bliskich też być tak i też się zmieniać. Więc zarówno grupa motywuje, monitoruje i wzmacnia dobre zmiany, ale czasami też i dostrzega to, co niekoniecznie jest dobre czy pomocne, więc pokazuje też różne normy, zasady, które są niezgodne, jakby nie są społecznie akceptowane, więc potrafi poprzez udzielanie informacji zwrotnej jakby naświetlić, pokazać, że to, co robisz, niekoniecznie jest dobre dla nas, tak? Nie daje nam pewnego poczucia bezpieczeństwa, wpływa, że nie do końca możemy się otworzyć. Stąd też grupa potrafi ukierunkować w tym procesie zmiany, pokazać, co jest dobre, co jest akceptowane, a co też niekoniecznie. Mhm. Czyli grupa wspiera, ale grupa też konfrontuje. Mhm. Może nie zawsze jest to konfrontacja, ale czasami przede wszystkim ponazywanie tego, jak pacjenci zwracają uwagę, jak oni się czują w tych różnych sytuacjach, pozwala to skłonić do pewnej refleksji nad sobą, do pewnej takiej autoanalizy siebie. Oczywiście, jeśli jest to zrobione w takim poczuciu bezpieczeństwa, bez oceny, bez krytyki, bez zbędnych jakichś różnych etykiet, ponazywanie własnych emocji, które czują dani pacjenci, to też ta informacja zwrotna jest w inny sposób przyjęta. Czyli jest możliwe, że poprzez tą informację skłoni mnie do refleksji, a nie odsunie od grupy, nie spowoduje wycofania z tej grupy. Mhm. Bardzo często chyba jest też tak, że pobyt w ośrodku na terapii jest dla tej osoby uzależnionej i ta praca w tej grupie, to są tej osoby pierwsze doświadczenia w życiu dotyczące w ogóle rozmawiania o emocjach, o uczuciach i gdzieś zagłębienia się w siebie. Tak. Często grupa terapeutyczna i jakby kontakt terapeutyczny jest dla wielu pacjentów takim pierwszym miejscem od dawien dawna, może pierwszym w życiu, gdzie można doznać takiej potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji bezwarunkowej, takiej empatii, że jesteś dla nas ważny, tak? Że każdy z nas jest inny, a zarazem każdy z nas jest ważny w tej grupie, każdy jest ważną jej częścią. I to dla wielu pacjentów takie doznanie wsparcia, pomocy, bezwarunkowej akceptacji jest niezwykle ważne w procesie zmiany, ponieważ trudno cokolwiek zmieniać, kiedy tego wsparcia nie ma, tak? Kiedy czuje się odrzucony, kiedy czuje się krytykowany. A czasami tak w świecie zewnętrznym, w różnych naszych środowiskach tak jest, że nie zawsze to wsparcie otrzymujemy, nie zawsze akceptację, nie zawsze empatię. Dlatego jakby doznanie tego w takim bezpiecznym środowisku pozwala sprzyjać tym procesom zmiany, ale też wpływa na to, że na zewnątrz szukam osób, które pomogą mi tą zmianę utrzymać i jakby dalej w tej zmianie wzrastać. No właśnie o to teraz chciałam Ciebie zapytać, bo na pewno sporo z tych osób, które wychodzą ze środka, które kończą swoją terapię tutaj, no boją się, tak? Boją się, co dalej? Czy wytrwają w tej zmianie? Czy to będzie już taka zmiana na stałe? Obawiają się, mają takie obawy. I chciałam Ciebie zapytać, jak to jest właśnie dalej, po wyjściu ze środka? Co dalej? Czy tą zmianę trzeba utrwalać? Czy trzeba ją w jakiś sposób ugruntowywać i jak? Przede wszystkim ważne jest, aby ten czas terapii już wykorzystać na wprowadzanie różnych zmian. I te zmiany dzieją się w różnych obszarach jeszcze w trakcie, czy przede wszystkim w trakcie pobytu na terapii. Ośrodek stacjonarny, czyli jakby trochę odseparowanie od miejsca zewnętrznego, sprzyja temu, że pacjent może zastanowić się nad tym, zarazem nad swoim celem, nad swoimi wartościami, ale przede wszystkim nad tym, jaką zmianę chce dokonać. I poprzez czas w ośrodku może zarówno tą zmianę przemyśleć, jak i też wdrażać już wtedy konkretne oddziaływania. Poprzez na przykład planowanie dnia, poprzez na przykład dobowy, taki inny rytm dnia,
Często pacjenci mówią, że żyję w pędzie, na zewnątrz mam bardzo wiele różnych obowiązków, mało czasu dla siebie, stąd też zatrzymanie się chwilę nad tym, jak to moje życie wygląda i pewna wizualizacja, jak bym chciała, by to życie wyglądało, sprawia, że już w trakcie pobytu mogę planować inaczej dzień, szukać sposobów, jak ten dzień sobie organizować poprzez różne formy. Stąd pacjenci już w trakcie pobytu tu w ośrodku wprowadzają różne zmiany, grają w różne gry, wychodzą na różne aktywności sportowe, planują sobie regularne posiłki, już nawet sam harmonogram dnia ośrodka wpływa na to, że ten rytm określony posiłków jest. Uczą się rozmawiać na trzeźwo, uczą się zdobywać różne takie kontakty i takie relacje, które są budujące, wspierające. I takie doznanie tego poczucia bezpieczeństwa, jak i też drobne różne wprowadzanie zmian niezwykle ważnych wpływa na to, że ta motywacja do wyjścia z ośrodka i do tego, co po tym ośrodku miałoby się dalej dziać, jest zdecydowanie większa, ponieważ już popraktykowanie różnych rzeczy tutaj w terapii, tutaj w ośrodku sprawia, że mam ochotę większą działać na zewnątrz. W trakcie też sesji indywidualnych, jak i grupowych zwracamy dużą uwagę na to, aby omawiać, rozmawiać, przyglądać się pewnym obawom, jakie pacjenci mają po wyjściu. Więc rozmawiamy o tym, czego się obawiają, co może być dla nich tam trudne, żeby przygotować ich też na to wyjście. Stąd omawiamy zarówno trudności, ale też staramy się zaplanować ten czas po wyjściu z ośrodka, szczególnie najbliższe dni, później i też ważne różne wydarzenia, które pacjenci oczekują, ale przede wszystkim uczymy, może uczymy złe słowo, bardziej praktykujemy, bardziej przyglądamy się temu, jak pracować nad tą swoją zmianą dalej po wyjściu. Stąd zalecane jest, i o tym bardzo często rozmawiamy, o kontynuacji terapii po wyjściu, o udziale w różnych grupach wsparcia, o kontynuowaniu sesji indywidualnych, ponieważ wiadomo, że ten kontakt po wyjściu z ośrodka jest rzadszym kontaktem, mniej intensywnym niż ten, który tutaj był. Często zachęcam pacjentów do tego, aby przygotowywali sobie pewien taki monitoring swojego dnia, a więc zachęcam do samoobserwacji, do takiego wewnętrznego monitoringu, poprzez na przykład takie podsumowanie swojego dnia, w którym pacjent zastanawia się nad tym, co dzisiaj mnie dobrego w tym dniu spotkało, co było wartościowe, co nowego, co może po raz pierwszy spróbowałem, w takim znaczeniu innego sposobu radzenia sobie z emocjami, za co mogę sobie podziękować, co mogę wzmocnić, ale też taki monitoring, czy coś było dla mnie dzisiaj trudne, czy coś było dla mnie przekraczające może jakieś moje możliwości, co spowodowało nakręcanie pewnych moich emocji, a może stłumienie ich. I dzięki temu jest możliwe podtrzymanie tej zmiany, ponieważ na bieżąco mogę monitorować, jakby co się ze mną dzieje. Wiele rzeczy może nie zostać przeoczonych. Czyli tak naprawdę pacjent już tu, będąc na terapii, będąc w ośrodku, on już tutaj właśnie poznaje te metody, sposoby i praktykuje też po części to, właśnie jak utrwalać i wzmacniać tą zmianę po wyjściu z ośrodka. Tak, jak najbardziej. Właśnie dlatego jest to proces tej zmiany, że od takiego momentu, kiedy ja się zastanawiam, czy chcę tej zmiany dokonać, czy w ogóle ta zmiana jest mi potrzebna, pacjent przechodzi przez różne etapy, czyli już tutaj idąc dalej, poprzez udział w grupie motywacyjnej zaczyna zastanawiać się nad tym, na czym mu tak naprawdę zależy, co chce, jaki mam plan na siebie i na swoje dalsze życie. Zaczyna przyglądać się sobie i działać. I to działanie, jeżeli jest już rozpoczęte w trakcie terapii, jeśli pacjent angażuje się i zależy mu na dokonaniu tej zmiany tutaj podczas terapii, to też łatwiej jest wypracowane sposoby przenieść na to życie codzienne po wyjściu z ośrodka. A powiedz mi jeszcze, jak na proces zmiany, jaki wpływ ma sięganie do własnych zasobów, do potencjału, do własnego potencjału przez pacjenta?
Myślę, że to niezwykle ważne. Jakby mi też jest bliska gdzieś ta idea mocnych stron i dostrzegania tego, co w pacjencie jest wartościowe i dobre, a każdy z nas ma te wartości, ma te różne mocne strony. Nie zawsze je od razu dostrzega. Często właśnie wychowując się w różnych środowiskach rodzinnych, jak i też różnych zawodowych, nie zawsze te zasoby są dostrzegane zarówno z zewnątrz, ale też nie zawsze sam pacjent je dostrzega. Tak? Stąd też odkrywanie różnych swoich mocnych stron, zarówno w trakcie takiego procesu grupowego, usłyszenie od wielu pacjentów, że jestem wartościowy, usłyszenie różnych informacji zwrotnych, tak naprawdę z różnych kamer, z różnych stron, jaki jestem, co jest we mnie dobre, pozwala przyjrzeć się temu, jak te mocne strony mogę wykorzystać w swoim zdrowieniu, że ja mam potencjał, że jest we mnie wiele dobra, które mogę dalej nieść i mogę też wdrożyć w swój proces zmiany. Często dlatego właśnie terapia jest takim miejscem, gdzie można poprzyglądać się sobie, ale też usłyszeć z wielu stron, że jest we mnie wiele dobrych, mocnych stron, które mogę wykorzystać w swoim dalszym zdrowieniu. No właśnie, to jest piękne w tej pracy, prawda? Bo często właśnie tak jest, że ten pacjent dopiero tutaj na terapii w ogóle zaczyna dostrzegać własną wartość w sobie. Mm-hmm. I to jest piękna praca, prawda, Monika? Tak, to jest niezwykle wartościowe, gdy przyjeżdżam z dyżuru na dyżur z jednej pracy terapeutycznej za chwilę, za kilka dni, ponownie do ośrodka. I dostrzegam, jak ten pacjent się zmienia. Tak? Widzę go w tym momencie, kiedy przyjechał do ośrodka i widzę go za 3, za 4 dni, widzę jego już kolejną zmianę. I często to jest niesamowicie takie inspirujące, motywujące zarówno do pracy terapeutycznej, ponieważ można jakby o tym z pacjentem rozmawiać, a kiedy on widzi, że to działa, że on wierzy w siebie, że ma potencjał, to też ma ochotę i większą mobilizację, gotowość do wprowadzania tej zmiany. Dziękuję Ci, Monika, za tę rozmowę. Rozmawiałam z Moniką Lulińską, terapeutą uzależnień, terapeutą motywującym w Ośrodku Terapii Uzależnień NEFO. Dziękuję. Dziękuję.